Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmiku i dzisiaj pomyślałam, że podzielę się z Wami czymś, co odkryłam na przełomie ostatnich miesięcy. Jest to dla mnie produkt innowacyjny, taki, który wywołał, powiedziałabym, uśmiech na twarzy. Powiedziałam wielkie wow, kiedy zaczęłam go pierwszy raz stosować. No i muszę Wam dzisiaj o nim powiedzieć. Postanowiłam, że poświęcę cały film właśnie na ten produkt, bo jest po prostu tego wart. Także zaczynamy. Kochani, jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie o Illa Aesthetic. Takie maleństwo, ale nie takie maleństwo, jakby się Wam wydawało. Co to takiego jest? Otóż, moi drodzy, Illa Aesthetic jest to skoncentrowane serum w kremowej formule do stosowania w okolicy oczu. Ma bardzo ciekawy, fajny skład, ale to, co go wyróżnia na rynku, to między innymi jego opakowanie i to, że właśnie to serum jest wyposażone w innowacyjny mikromasażer. Zaraz Wam o tym wszystkim opowiem, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, ale zacznijmy może od samego produktu. Wy doskonale wiecie, że ja uwielbiam kosmetyki, które stosujemy w okolicy oczu. Bardzo zwracam uwagę na to, co mają w składzie, czy są przetestowane dermatologicznie, czy są testowane właśnie na tej okolicy oczu. I też ważne jest dla mnie to, żeby były to produkty bezzapachowe, bo posiadam skórę wrażliwą wokół oczu, ale też same oczy, które są wrażliwe. I nie chcę stosować takich produktów, które będą jeszcze te oczy uwrażliwiały, pojawiały się jakieś opuchnięcia, uzawienie, zaczerwienienie, absolutnie nie. Zresztą, jeśli śledzicie mój kanał, to o tym doskonale wiecie, ja już zrobiłam kilka filmów na temat produktów do stosowania, kosmetyków do stosowania w okolicy oczu i wiecie też, że ja po prostu skrupulatnie, dokładnie przyglądam się tego typu kosmetykom i wybieram takie, które rzeczywiście fajnie działają. Kiedy dostałam propozycję przetestowania tego oto serum i poczytałam sobie na stronie, co to takiego jest, no to powiedziałam, to jest coś dla mnie, muszę to koniecznie sprawdzić, między innymi dlatego, że właśnie zaintrygowało mnie opakowanie, samo działanie, no i też składniki aktywne, które tutaj w formule znajdziemy. To jest taki produkt, który posiada, no właśnie, konsystencja, powiedziałabym, że lekka, kremowa, mimo tego, że jest to skoncentrowane serum. Z jednej strony można stosować go w porannej pielęgnacji, z drugiej strony w wieczornej pielęgnacji, można też stosować rano i wieczorem i nadaje się spokojnie do każdego typu skóry. Jest to produkt, który ma działać przede wszystkim wygładzająco, napinająco, ujędrniająco, drenująco. Czyli można by było powiedzieć, że coś specjalnie dla kobiet już myślących o działaniu przeciwstarzeniowym, wygładzającym, czyli właśnie tutaj na te zmarszczki, lekko napinającym. Skład. Co tutaj takiego fajnego znajdziemy? No i właśnie, mamy tutaj substancje, które będą nawilżały, między innymi tak jak kompleks z kwasu hialuronowego trzeciej generacji. Mamy tutaj również składniki łagodzące, jak między innymi allantoina, mamy masło shea, mamy dużą ilość emolientów, mamy skwalan, mamy drenującą kofeinę, mamy ekstrakt z alg, który również będzie fajnie wpływał na to wygładzenie naszej skóry, odżywienie, mamy olej arganowy, czy mamy na przykład kompleks Vega Omega 3/6, czyli też substancje, które będą nawilżały, odżywiały, ale w składzie tutaj znajdują się również inne składniki, inne substancje, które będą odbudowywały barierę hydrolipidową, wzmacniały ją, działały tutaj ochronnie na tę okolicę oczu. Kofeina, która jak wiemy też ma działanie lekko drenujące, napinające, będzie wpływać na opuchnięcia. Także powiem Wam, że skład jest naprawdę bardzo fajny. Nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych, których moglibyście się obawiać. Dodam więcej, że zastosowano również konserwanty nowej generacji i uwaga, nie ma żadnych substancji zapachowych, więc jest to produkt totalnie bez żadnego aromatu i też będzie sprawdzał się w przypadku skór wrażliwych, osób, które no niestety borykają się z tym podrażnieniem w okolicy oczu, jak również samych oczu, więc będzie to produkt stworzony idealnie dla Was. No dobrze, lecimy dalej.
Mamy tutaj produkt przebadany dermatologicznie, czyli kolejny plus. Mamy produkt, którego skuteczność jest potwierdzona w badaniach i na stronie również mamy umieszczoną informację, jak to wyglądało w tych badaniach, a potwierdzenie tej skuteczności w przypadku osób, które testowały ten krem, sprawdzały na sobie i widziały, jak działa. Krem, serum. Ja mówię krem, bo powiem Wam szczerze, że serum zawsze kojarzy mi się z taką konsystencją wodnistą, czasami olejową, bezbarwną, a tutaj mamy produkt właśnie w takiej, o takiej białej, kremowej formule. Bardziej bym powiedziała takiego przyjemnego, gęstszego mleczka. Dlatego tak troszeczkę mi się tutaj kojarzy z kremem, ale muszę Wam powiedzieć, że można go spokojnie stosować pod krem, albo można też stosować samodzielnie, właśnie jako takie skoncentrowane serum, jako taki lekki krem. Ze względu między innymi na te emolienty, które znajdziemy w składzie, na maseł kosza i tak dalej. No dobra, opakowanie. 15 ml pojemność, czyli standardowa pojemność jak na krem pod oczy, jak na serum pod oczy. Ale uwaga, to co mamy tutaj, to jest po prostu coś genialnego. Na początek, jak sobie tak zerkniecie, to pomyślicie, no dobra, mamy tutaj taką metalową końcówkę i z taką końcówką powiedziałabym, że już się spotkałam w różnych kremach, bo co ona nam daje? Przez to, że ona jest taka właśnie metalowa, to też delikatnie chłodzi nam tutaj tę okolicę. Jeśli sobie włożymy to serum przed użyciem na kilka minut do lodówki, to jeszcze dodatkowo je schłodzimy, a jak wiecie, działanie chłodem, czyli tak zwana krioterapia, to jest bardzo dobre rozwiązanie dla naszej skóry, ponieważ niweluje między innymi obrzęki, zwęża naczynia krwionośne i je tutaj właśnie tą okolicę bardzo fajnie nam wygładza. Poza tym też to uczucie chłodu, kiedy stosujemy tego typu produkt w porannej pielęgnacji, troszeczkę nas rozbudza, tutaj to nasze spojrzenie nabiera takiego rozświetlenia, błysku, blasku i też jest zdecydowanie dla nas przyjemny. No ale to jeszcze nie jest koniec, bo to nie jest, słuchajcie, taka zwykła końcówka. Ta końcówka to jest mikromasażer. I na początku, kiedy zobaczyłam ten produkt na stronie, to sobie tak pomyślałam, no dobra, mikromasażer, ale jak to działa? Gdzieś tu musi być pewnie jakiś guziczek, jak to się wszystko ładuje? No bo nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu na moim kanale zrobiłam też taki film, gdzie pokazywałam Wam bardzo ciekawy masażer do stosowania właśnie w okolicy oczu. Z jednej strony masażer, mikromasażer, a z drugiej strony było tam też działanie światła, które też wpływa oczywiście na naszą skórę. I bardzo Wam zachwalałam ten produkt, bo stosowałam go i nadal go w sumie, zanim jeszcze poznałam ten, stosowałam. Bardzo dobrze się u mnie sprawdza, ale to jest mikromasażer, który trzeba było co jakiś czas naładować, żeby on też spełniał swoją funkcję. A tutaj my tego nie mamy. I właśnie, kiedy przyszedł do mnie ten oto kosmetyk, otworzyłam sobie opakowanie, zresztą zobaczcie jakie ładne. Tak sobie zaczęłam tutaj sprawdzać wszystko, co mamy na nim opisane, jak dokładnie wykonywać, aplikować ten produkt. No widzę, że tutaj w końcówce jest dziurka, więc tak sobie myślę, ok, dobra, trzeba go wycisnąć. Ale jak to włączyć? No i przyłożyłam do skóry i słuchajcie, zrobiłam tak. Jak to? Sam działa. No właśnie, to jest nieprawdopodobne i niesamowite, jak dzisiaj technologia idzie do przodu i jakie my mamy wspaniałe kosmetyki na rynku. Moi drodzy, wyciskamy sobie odrobinę tego produktu, który wychodzi nam właśnie tutaj tym otworkiem, aplikujemy sobie na przykład w trzech miejscach, tutaj w okolicy oczu, a następnie wystarczy, że przyłożymy do skóry ten masażer i on zaczyna sam wibrować. On wibruje tylko i wyłącznie w momencie, kiedy właśnie przykładamy go do skóry. Szkoda, że nie mogę Wam wysłać tych wibracji i takiego delikatnego dźwięku, który słyszymy podczas właśnie tej wibracji, ale musicie mi uwierzyć na słowo. To jest nieprawdopodobne, to jest niesamowite. Tutaj nie musimy nic ładować, o nic się martwić. Mamy świetne rozwiązanie właśnie w takiej tubce, które możemy ze sobą wszędzie zabrać
i mamy jeszcze dodatkowo ten mikromasażer. A co nam daje taki mikromasażer? No właśnie, co nam daje taki mikromasażer? Co nam dają takie mikrowibracje, które czujemy na naszej skórze? No przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że skóra wokół oczu jest bardzo delikatna, ale pod nią znajduje się między innymi mięsień okrężny naszego oka i przez to, że my będziemy sobie wykonywać taki masaż wibrujący, będziemy rozluźniać tutaj tę okolicę naszych właśnie tej dolnej powieki, rozluźniać te mięśnie, a co za tym też idzie, wpływać na to, że jak nie będzie napięta tutaj ta skóra, to też nie będą tworzyć się zmarszczki. Więc z jednej strony będziemy działać substancjami aktywnymi, które znajdują się w składzie i wtłaczać je sobie tutaj przez właśnie ten masaż. Z drugiej strony mamy zimną końcówkę, która też bardzo fajnie będzie napinała tę okolicę i niwelowała opuchnięcia. A z trzeciej strony mamy wibracje, które będą wygładzały tutaj tę okolicę, rozluźniały i też bardzo fajnie na nią wpływały. Więc słuchajcie, można by było powiedzieć, że ten kosmetyk jest genialny sam w sobie, plus dołączona do tego właśnie wibrująca końcówka, ten masażer, bardzo fajne, przyjemne opakowanie, świetna konsystencja, która nie podrażnia, dosyć szybko się wchłania. No wiadomo, jeśli będziecie mieć skórę bardzo suchą, mocno odwodnioną, to taka konsystencja będzie się szybciej wchłaniać. Ale przetestowałam sobie ten krem naprawdę na różne, ten krem to serum, naprawdę na różne sposoby. Między innymi pod makijaż, wieczornej pielęgnacji, pod różnego rodzaju kremy, z innymi produktami typu serum w bardziej takiej wodnistej konsystencji. Za każdym razem sprawdza się świetnie. Ja osobiście uwielbiam stosować go właśnie rano, bo wcześniej wrzucam sobie do lodówki, troszeczkę go schładzam, a później ta sama przyjemność wykonywania, nałożenia tej chłodnej formuły, tego serum, rozprowadzenia delikatnie tutaj w okolicy oczu i masowania tą zimną końcówką, tą wibracją. To jest, no przysięgam Wam, coś bardzo, ale to bardzo przyjemnego. Jeśli wypróbujecie, to sami stwierdzicie, że to jest wow. To, na czym mi zależy, to również to, by nie naciągać tej okolicy oczu, więc stosowanie tego typu mikromasażu bardzo fajnie na nią wpływa, bo możecie sobie delikatnie przytrzymać tutaj, o, przytrzymać sobie skórę w, w tą stronę albo tutaj delikatnie przytrzymać i też wykonywać taki delikatny ruch, właśnie ten masaż, ewentualnie też delikatnie podprowadzić go tutaj, jak mamy łuk brwiowy w tej okolicy. Pamiętajcie też, że nie stosujemy tej końcówki wysoko, żeby nie wprowadzić sobie serum do wnętrza naszego oka, więc tak naprawdę działamy tutaj na tej dolnej powiece, gdzie też bardzo często pojawiają się te opuchnięcia. Dzięki temu, że wykonujemy taki masaż, na przykład w porannej pielęgnacji i dzięki tym wibracjom już działamy rozluźniająco, to też pamiętajcie, że sprawiamy, że przesuwamy tutaj delikatnie limfę. Więc działamy drenująco i liftingująco, też napinająco w tej okolicy. No genialny, słuchajcie, genialny. Ten, kto wymyślił ten kosmetyk, miał świetny pomysł i ja mu za to dziękuję, bo jest to nowość na naszym rynku, coś naprawdę warte uwagi. Muszę Wam powiedzieć, że pomysł, który miała marka na stworzenie tego typu produktu, takiego kosmetyku, czyli mamy tutaj skoncentrowane serum o bardzo przyjemnej, fajnej formule, super składniki aktywne plus do tego ten mikromasażer, to jest naprawdę świetny pomysł. Możemy działać tego typu kosmetykiem tak naprawdę rano, wieczorem, w ciągu dnia. Mamy świetny, higieniczny sposób aplikacji. Oczywiście warto pamiętać o tym, że po każdym użyciu, żeby sobie przetrzeć tę końcówkę, żeby ona była cały czas czysta i higieniczna. To, co mi również się bardzo podoba, to to, że ta formuła jest tak stworzona, że ona nam tutaj nie wypływa, jeśli nie musi. A końcówka, tutaj to zamknięcie, jest wyposażone też w taki mały dzyndzelek, który dostaje się do środka i przez to możemy sobie trzymać w
ten sposób na przykład właśnie tubkę w naszej łazience, nic nam absolutnie się tutaj nie wydostaje, nie wypływa, więc to jest na pewno kolejny plus dla marki. Ja osobiście jestem zachwycona. Co zauważyłam po stosowaniu tego produktu? Oprócz tych przyjemności, które mamy w pielęgnacji, ten mikromasaż, to rozluźnienie, to oczywiście zauważyłam nawilżenie, delikatne wygładzenie tej okolicy oczu. Świetnie sprawdza się pod makijaż. Tak też można by było powiedzieć, że jeśli nałożycie go sobie rano, to też w ciągu dnia będziecie odczuwać takie delikatne napięcie tej skóry. Więc coś fajnego dla osób między innymi, które posiadają luźniejszą tutaj skórę na dolnej powiece. Dla kobiet, które szukają już takich pielęgnacji kosmetycznej, bardziej dojrzałej, dla dziewczyn, dla kobiet, które chcą działać już przeciwzmarszczkowo, to na pewno będzie bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście w ofercie marki są też inne produkty i tak powiem Wam szczerze, że już sobie przeglądam na stronie i jest kilka takich, które mnie zainteresowało i chciałabym sobie przetestować, ale ten pierwszy to był strzał w dziesiątkę. I cieszę się bardzo, że podjęłam decyzję o tym, żeby sprawdzić dla Was to serum i wypowiedzieć się na jego temat, bo naprawdę jest tego wart. Ale, moi drodzy, razem z marką przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Mam tutaj dwa opakowania, szczelnie zamknięte, właśnie tego seru. I te dwa opakowania ktoś z Was może, jak to się mówi, zgarnąć. Co należy zrobić, żeby otrzymać ode mnie właśnie to serum, skoncentrowane serum Ila Estetic do przetestowania, do sprawdzenia i no właśnie, sprawdzenia, czy rzeczywiście działa. A tak naprawdę zadanie macie niesamowicie proste. Zostawcie komentarz pod tym moim dzisiejszym filmem i napiszcie, co Wam się tutaj najbardziej spodobało, co Was zaintrygowało w tym produkcie. No może właśnie ten mikromasażer, a może jakieś składniki aktywne. I dlaczego chcielibyście przetestować sobie Ila Estetic i zobaczyć, czy rzeczywiście działa. Także zostawiajcie komentarze pod tym filmem, macie na to, no powiedzmy, tydzień czasu. Więc spokojnie, myślę, że każdy z Was się wyrobi, żeby ten komentarz zostawić. Ja oczywiście wybiorę dwa najciekawsze komentarze i te osoby otrzymają ode mnie do przetestowania, do sprawdzenia i wypróbowania Ila Estetic. I o tym, kto otrzyma, poinformuję Was w karcie społeczność, więc tam sobie oczywiście sprawdzajcie, ale też zostawię Wam komentarz pod Waszym komentarzem. Także widzicie, nic trudnego, a wiele możecie zyskać. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania. Dajcie znać, czy zaintrygował Was ten produkt i no, czy się skusicie na jego przetestowanie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście ja w opisie zostawię Wam link, więc będziecie mogli sobie wejść, poczytać jeszcze o Ila Estetic, poczytać sobie o samej marce, zobaczyć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Czekam na Wasze odpowiedzi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!